Ja myślę, że mnie sytuacja zmusiła po prostu do tego, żeby szukać nowych rozwiązań. I szukam w tych miejscach, które są dla mnie poniekąd odskocznią od tej codzienności, która nie zawsze jest łatwa. Kolejne wyzwania wzmacniają i budują też pewność siebie, która gdzieś tam została zaburzona bardzo mocno po wypadku. To chciałabym przekazać ludziom, że ta niepełnosprawność, poza tym, że jest ładna, to zmaga się z czasami trudną codziennością i tych ludzi, którzy żyją z niepełnosprawnością, naprawdę trzeba mocno wspierać. Siódmego października w Warszawie odbędzie się gala Miss Świata na wózku. Jestem jedną z finalistek. Właśnie trwają eliminacje do konkursu. Wybieramy drugą finalistkę, która będzie reprezentowała Polskę właśnie na tych wyborach już w październiku. Przede wszystkim chodzi o to, żeby pokazać niepełnosprawność z innej strony. Że ta niepełnosprawność może być wyzwaniem, że ona może być piękna, że ona może mieć marzenia. I tak chciałabym ją postrzegać i też chciałabym, żeby inni zaczęli tak na nią patrzeć. Niepełnosprawności nie należy się bać, można ją oswoić. Ja to zrobiłam, więc skoro mi się udało, to myślę, że innym też mogłoby się to udać. Ja po prostu przyjęłam mój wypadek takim, jaki był i z czasem starałam się z tym oswoić i myślę, że z dnia na dzień jest coraz lepiej, aczkolwiek zdarzają się momenty, kiedy po prostu tracę siły i muszę kolejnego dnia sama siebie motywować, żeby zrobić te podstawowe czynności. Jedną z moich pasji okazało się szybowce. Co prawda jestem na początku tej drogi, ale mam już za sobą samodzielny lot. Także mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda mi się zdobyć licencję szybowcową. Z innych rzeczy to na przykład skoki spadochronowe, czy też loty balonem. Myślę, że tam w górze po prostu tej niepełnosprawności nie czuję i dlatego tak jest mi tam dobrze. Myślę, że to nastawienie jest najważniejsze. Bez względu na to, czy zdobędę jakieś miejsce, już sam udział jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem. Można głosować za pomocą SMS-ów, ale można też głosować drogą mailową. Wszelkie informacje są na stronie Fundacji Jedyna Taka, która ten konkurs organizuje. Głosować można codziennie do 18 sierpnia. Głosujcie na mnie. Każdy głos się liczy. Pozdrawiam z Krakowa.